Troszeczkę schłodzona, trzeba teraz przelać do fermentora. Tu założę tam klamrę. Postaram się to tak zamontować tutaj. Okej. No i będę musiał tutaj zaciągnąć. Okej. Specjalnie teraz puszczam to z góry. Zamknięcie zamknięte. Trzeba sprawdzić. W tym momencie to się da powietrza. Tak jak wcześniej mówiłem, że należy zwracać na to uwagę, żeby nie napowietrzać sacieru, to w tym momencie schłodzoną brzeczkę jak najbardziej powinno się, nawet jest wręcz wskazane, nawet to jest po prostu potrzebne, żeby drożdże się zaczęły namnażać. No, już tu się rozwarstwiło. Teraz jeśli drożdże mają w brzeczce tlen rozpuszczony, one wtedy zużywają cukier nie do wytwarzania alkoholu, a do namnażania się. Więc specjalnie to tutaj leję z góry, żeby się po prostu z tlenem mieszało i się natleniało. Dodatkowo jeszcze będę natleniał tutaj tą łyżką piwowarską, łychą. Zobaczę, jak tutaj sytuacja. No jest ok. Generalnie mam zamiar, chcę tutaj wlać 12 litrów. Chcę wlać do 12 litrów, nie więcej, a resztę zostawić po prostu i wylać, bo tam będą będą różne osady takie białkowe, których nie chcę tutaj wlewać. Właśnie wytrącą, jeszcze tutaj pewnie pokażę z bliska, ale one się generalnie wytrącają przez dodanie tego mchu irlandzkiego. No jednak wyszło mi więcej niż 12 litrów, nawet na jakieś 13. Część osadów i tak zostawiłem. Mogłem de facto zostawić więcej. To ma taki właśnie zielony kolor. To są takie po prostu takie gęste tutaj na gęste takie osady. Tego już nie wylewam. To już są straty. No ale mimo wszystko wyszło bardzo, bardzo dużo tego. Tegoż się spieniło, bo się właśnie natleniło. No a jeszcze dodatkowo będę tutaj tak mieszał i natleniał w ten sposób. No i teraz będę właśnie mieszając. To ma takie tutaj otwory. I takim ruchem właśnie wprowadzam to powietrze do wewnątrz. No i częściowo będzie się rozpuszczać. Może tak z 10 minut będę na powietrzu, po czym zadam drożdże, no i zamknę to na fermentację. No już brzeczka jest napowietrzona, tutaj powstała strasznie duża piana. Myślę, że już wystarczy, bo już ta piana już się tutaj po prostu zawiera robi. Zadam teraz te drożdże. Nawodniony pach. Wymieszam. Tak, pokrywę i drożdże zadam. Zamykam pokrywę. Rurkę.
fermentacyjnym. Jeszcze tutaj wleję wody i już. W międzyczasie jeszcze dokonałem jednego pomiaru ilości cukrów i teraz mi wychodzi 12, bo rozcieńczyłem podczas chmielenia, dolałem jeszcze więcej ponad tą kreskę, czyli nie wiem, zrobiłem jakieś 14 litrów. Litr tutaj jest strat, litr więcej niż planowałem, no ale wyszedł ekstrakt taki, jaki chciałem, więc będzie trochę więcej piwa, ale no. A ekstrakt jest 12, tak miało być. Kiepsko z ostrością, ale te pomarańczowe jest 10, no jest 12. Minął tydzień fermentacji burzliwej, zatem można przystąpić do przelania piwa na fermentację cichą. Zdejmuję zabezpieczenie tutaj. O, będę mógł założyć rurkę. Dobrze, że wlewam do rurki alkohol o wyższym stężeniu. Okazało się, że wpadła tutaj muszka. No ale przez to, że tu jest wysokie stężenie alkoholu, to żadne infekcje nie powinny się wdać przez tą wodę. Upewniam się, że kranik na dole jest zamknięty. Tak, jest zamknięty, ok. Odchylam klapę. To przekręcam w dół. Zdejmujemy tą pokrywę. Zakładamy kranik. Zakładamy na kranik gumową rurkę. No i można odkręcać. Przelane. Teraz wezmę tą pokrywę, która była wcześniej tu użyta, i przełożę tutaj i zamknę. W międzyczasie wylałem ten alkohol, co tutaj był z tą muszką, i wleję nowy. Przelewanie z fermentacji burzliwej na cichą do drugiego zbiornika nie zawsze jest zalecane, nie zawsze tak naprawdę trzeba to robić. Ja to robię, żeby pozbyć się tych drożdży, osadów, no i żeby później na tej cichej fermentacji dodać chmielu na cichą fermentację do dodania aromatu. Teraz pokażę, ilu się osadów pozbywam. Prawie pół litra. Około pół litra osadów, w tym momencie tylu osadów się pozbywam, drożdży i jak też i innych osadów. No i w tym zbiorniku mam już dosyć klarowne piwo. No i będzie się dalej klarowało. Minęło 6 dni fermentacji cichej. Czas na zalanie chmielu. I pokażę zaraz procedurę, jaką ja stosuję. Przed wrzuceniem chmielu dezynfekuję takie coś. To jest pończocha, która została zakupiona do celów piwowarskich, przez nikogo nigdy nie była noszona. No to się doskonale nadaje do chmielenia, bo to jest taka po prostu fajna, drobna siatka. No i ten chmiel nie przedostaje się do całości. Ja stosuję coś takiego. Obciążnik w postaci kamienia. Po prostu wrzucam do środka i całość dezynfekuję, gotując przez paręnaście minut. Zapalamy gaz. No i wrzucam do wody całość. Pogotuję się chwileczkę. Nie, 10 gramów chmielu Simco
odmierzone. To już się chyba wystarczająco wygotowało. Jakiś kolor się w ogóle trochę zmienił. Już tego wcześniej używałem w sumie. Już dezynfekowałem. Podobnie ten kamień. Już go wcześniej używałem do obciążania. Ja go dezynfekowałem bardzo dobrze kretem, czyli wodorotlenkiem soli. No teraz go trochę przegotuję i będzie do użycia. No. Wsypujemy chmiel. Zamykamy supełek. Teraz czas na otwarcie fermentora. I wrzucenie do wartości. Poszło na dno. Obciążenie wystarczyło. Ja stosuję tego typu metodę chmielenia, czyli po prostu wrzucam chmiel do tego, co pokazywałem, z obciążeniem i zadaję do środka. Tak chmiel na zimno, chociaż podejrzewam, że mógłbym większe, lepsze jakby efekty uzyskać po prostu wrzucając, rozsypując to po całości. Wtedy ten chmiel jakby ma styk z większą objętością tego piwa. Zdaję sobie z tego sprawę, że mogłoby to wyjść lepiej, ale generalnie później jest z kolei problem z odfiltrowaniem tego. Ja nie lubię, jak mam po prostu w butelce ten chmiel, on tam pływa, bo tego się nie da za dobrze przefiltrować, przynajmniej nie znam jeszcze takiej metody, nie mam dobrze opracowanej. Dlatego też robię to w ten sposób. Być może można by było wykorzystać tego typu jakąś gazę czy coś podobnego, co ja stosuję do filtracji przed butelkowaniem. No ale to jakby kolejny jeszcze dodatkowy etap. Więcej generalnie byłoby z tym zabawy. No to jest taka... To jest dość prosty sposób. Jakieś tam aromaty też pozostają w piwie. No. Za dwa dni powtórzę to i będzie po prostu dwuetapowe chmielenie na zimno. 4 dni przed zakończeniem fermentacji cichej i na 2 dni jeszcze przed zakończeniem fermentacji cichej. Minęły 2 dni od momentu, kiedy wrzuciłem chmiel na fermentację cichą i teraz dodam kolejną porcję chmielu. Tak jak poprzednio, muszę dezynfekować to, do czego rzucę chmiel. Kamień w środku. No i niech się tak trochę pogotuje. To już jest dezynfekowane. Wystarczy wsypać chmiel. Nie ma w sensie tego odważyć, bo to jest ostatnie 10 gram. No i kolejna porcja chmielu, już sobie pływa. Już aromacik chmielu mozaik się unosi. Fajnie. Fermentacja cicha American Pale Ale Single Hop Mozaik dobiegła końca. Można teraz zmierzyć poziom BLG, ile odfermentowało, jak będzie ok. Mogę zabrać się za butelkowanie. Jest tutaj próbka. Uznaję, że zeszło do 3. Także bardzo dobrze odfermentowało z 12. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda w środku. Wszystko ok.
I tak oto fermentacja single hop mozaik dobiegła końca. Bardzo przyjemny aromat chmielu, mozaik. Także wydaje mi się, że to będzie udana walka. Piwo zabutelkowane. Ale osadów, jak widzimy, dużo nie ma. Tutaj w tych zgrubieniach jest chmiel, na dole obciążenie. W rurce takie lekkie zmętnienie, dopiero zauważyłem przy ostatnim piwie, także zdało to egzamin.